Z Ewangelii, według świętego Łukasza. Jezus zobaczył celnika imieniem Lewi, siedzącego na komorze celnej. Rzekł do niego: Pójdź za mną. On zostawił wszystko, wstał i z nim poszedł. Potem Lewi wydał dla niego wielkie przyjęcie u siebie w domu, a był spory tłum celników oraz innych ludzi, którzy zasiadali z nimi do stołu. Na to szemrali faryzeusze. I uczeni ich w piśmie, mówiąc do Jego uczniów: Dlaczego jecie i pijecie z celnikami, grzesznikami? Lecz Jezus im odpowiedział: Nie potrzebują lekarza zdrowi, ale ci, którzy się źle mają. Nie przyszedłem powołać do nawrócenia się sprawiedliwych, lecz grzeszników. Nie potrzebują lekarza zdrowi, ale ci, którzy się źle mają. Oto jeden z pacjentów Pana Jezusa, człowiek siedzący w komorze celnej imieniem Lewi. Lewi pochodzi to imię od y, syna Iza Izraela, czyli Jakuba. Jeden z tych synów, syn Jakuba i Lei, miał na imię właśnie Lewi. Kiedy 12 pokoleń przybyło do Ziemi Obiecanej, to właśnie Lewici, nie byli przywiązani do żadnej ziemi, ale byli przywiązani do świątyni. To byli kapłani. Lewi właśnie znaczy przywiązany. Natomiast ten człowiek, którego Pan Jezus spotkał, to był człowiek, który się pogubił, który był chory, który na pewno źle się miał z tym, że ludzie przechodzili i pogardzali nim. Pobożny Żyd na widok celnika, pobożnie pluł. Jak był delikatny, to pluł na ziemię. I oczywiście pogardliwie wypominał mu różne grzechy, kolaboracje. I nie jest to sytuacja komfortowa, kiedy człowiek wie, że źle czyni, ale jest tak przywiązany do zarabiania pieniędzy w ten sposób, że nie widzi innego sposobu życia. Wiemy, że Lewi pochodził z Nazaretu i dlatego być może. Mógł Pan Jezus go wcześniej poznać. Jeżeli Pan Jezus 30 lat mieszkał w Nazarecie, a Nazaret nie był dużą miejscowością, a tenże właśnie Lewi był tym, którego czasem widział właśnie w tym miasteczku. I nagle w Kafarnaum przechodzi ten właśnie Jezus i mówi: pójdź za mną. Jakby odkrył inną rzeczywistość. Przypomniał sobie Jezusa który był w jego mieście, mieszkał zwyczajnie, a teraz czyni znaki i cuda. I Mateusz odkrył w sobie nową tożsamość. Mateusz, czyli Lewi, to jest dar Boga. Matatiach, matiach, znaczy dar Jahwe. I stał się darem Boga. I stał się tak naprawdę jezusowym kapłanem. Lewici to kapłani. Po łacinie kapłan to sacerdos, święty dar. Mateusz stał się dla nas takim świętym darem. Dlaczego? Dlatego, że przywiązał się do Chrystusa, był związany z Chrystusem, nawet w śmierci męczeńskiej został związany z Chrystusem. Dzisiaj, kiedy tak rozważamy, ten przykład Mateusza, warto sobie zadać pytanie. Do czego jestem przywiązany, do kogo jestem przywiązany, na czym opieram swoje życie, gdzie widzę poczucie bezpieczeństwa, czy właśnie w tym przywiązaniu ziemskim, czasem grzesznym, przywiązaniu, które powoduje, że moja dusza choruje. I dzisiaj Pan Jezus ma taką moc, żeby nas odwiązywać od wszelkiego grzechu, przeciąć mocą swojego słowa, jak mieczem. Pęta, które nas wiążą, a jednocześnie chce nas przywiązać do siebie i przywiązać do krzyża. To chce pójść za mną, niech weźmie swój krzyż i niech mnie naśladuje. Naśladuje w sposobie myślenia, mówienia, czynach, ale najpierw potrzeba odcięcia, odwiązania, uwolnienia od złych mocy, od złych duchów. Takim znakiem uwolnienia dla Mateusza było to, że. Zaprosił pana Jezusa do swojego domu. My, nasze wnętrze, również po dobrej spowiedzi zapraszamy pana Jezusa do swojego domu, żeby tu mieszkał, żeby panował, żeby się rozgościł, ale też żeby nie dawał miejsca żadnym złym mocom. Zauważmy, że kiedy pojawiają się złe myśli, faryzeusze, uczeni w piśmie, reprezentują tych, którzy. Sączą jad, sączą wątpliwości, sączą różnego rodzaju słowa, które powątpiewają czy krytykują Pana Boga, wtedy Pan Jezus interweniuje. To nie apostołowie, bo tak naprawdę sami z siebie z demonami nie jesteśmy w stanie wygrać, ale to Boże Słowo ma moc odcinać te złe myśli. Dlaczego On jada z grzesznikami, celnikami? Dlatego, że to właśnie oni szczególnie potrzebują lekarza. A tak naprawdę, kto nie potrzebuje lekarza? Jeżeli chodzi o stan naszej duszy, po grzechu pierworodnym, to wszyscy jesteśmy grzesznikami. Wszyscyśmy zgrzeszyli cała ludzkość. Wszyscy potrzebujemy Bożego lekarza, którym jest Jezus Chrystus. Nie ma na świecie nikogo, kto by mógł powiedzieć, nie potrzebuje Jezusa Chrystusa. Nawet Maryja, która była bez grzechu, potrzebuje Jezusa Chrystusa. Ona jest zjednoczona całym swoim sercem, jakby przywiązana do Chrystusa. I przez Chrystusa jest zaproszona później do nieba. Sama z siebie, jak każdy człowiek, nie jest w stanie wejść do nieba. To Bóg nas wprowadza do nieba. I warto przywiązać się do Chrystusa. To też warto przywiązać się do Maryi. Jest w kaplicy Sykstyńskiej taki obraz, scena sądu ostatecznego i w jednym miejscu jest ukazana Matka Boża, która trzyma w ręku różaniec. I za ten różaniec chwytają się inni i ona jakby wyciąga ich. Wyciąga, ratuje przez ten różaniec. Dzisiaj sobota warto pomyśleć, jak jestem przywiązany do. Pewnych modlitw, do pewnej pobożności, która w jakiś sposób łączy mnie z Bogiem, z Maryją. Uczę się od Maryi, właśnie jak uwielbiać Boga, jak słuchać Słowa Bożego, jak jej rozważać. Jest taka scena na górze Moria. Tam powstała później świątynia w Jerozolimie. Jest Abraham i jego syn Izaak. I ma złożyć w ofierze swojego jedynego syna właśnie, Abraham. Jest taka <laughs> przypowieść, Midrasz. Żydzi opowiadają, że wtedy miał zakrzyknąć Izaak, akeda, czyli zwiąż mnie, zwiąż mnie, żebym się nie opierał. Warto tak dzisiaj prosić Chrystusa, żeby nas przywiązywał do Chryst swojego krzyża, żebyśmy byli razem z nim jakby przybici do krzyża. To, co święty Paweł przypomina, że on właśnie razem z Chrystusem został przybity do krzyża i w ten sposób już nie on żyje, ale żyje w nim Chrystus. W Lewim, czyli w Mateuszu, od tego odwiązania od grzechu, od właśnie od tej kolaboracji z okupantem i te, z tym przywiązaniem do Chrystusa, związała się wielka łaska, wielki dar. Również dar dla Kościoła. Dzisiaj, kiedy patrzymy na różnego rodzaju kryzysy w kościele, to widzimy jak bardzo ten czas Wielkiego Postu to jest czas pokuty, takiego przecinania, odcinania się od grzechu, ale też czas przywiązywania się do Chrystusa. Patrzmy na Chrystusa, on nam bierze, przewodzi, ją wydoskonala. Niech, to czas, niech ten czas właśnie rozważania męki Chrystusa, ale też i Różnych postów, niech będzie czasem nie tyle karmienia swojej pychy, co raczej dążenia do pokory, do tego, żeby nie moja, ale wola Boża się wypełniła. To, co Pan Jezus uczy nas w ogrodzie oliwnym, kiedy modli się: Ojcze, zabierz ode mnie ten kielich, ale nie moja, lecz Twoja wola niech się stanie. Ojcze, przywiąż mnie do tego krzyża. Moi drodzy, przyjmijmy to Boże błogosławieństwo, przestawieństwo Matki Bożej, niech ten krzyż, znak zbawienia będzie dla nas mądrością i siłą na drodze do nieba. Pan z wami niech was błogosławi, strzeże Bóg wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.